Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam, jak ukończyć wszystkie wyzwania pierwszego tygodnia w sezonie 8. Nadszedł nowy sezon, a z nim kolejna garść nowych cotygodniowych wyzwań. Postanowiłem, że w tym sezonie rozpocznę nagrywać poradniki od pierwszego tygodnia. A więc, tak samo jak w poprzednim sezonie, mamy 3 darmowe oraz 4 płatne wyzwania karnetu bojowego. Pierwszy z tych darmowych wyzwań brzmi: odwiedź wszystkie obozy piratów. W tym sezonie, tak samo jak przyczółki w poprzednim sezonie, po mapie zostały porozstawione obozy pirackie. Czasami są to po prostu przebudowane stare miejscówki. Łatwo jest je znaleźć, mając otwartą mapę. To są te białe miejscówki. Jest ich w sumie 7 i pierwszy obóz znajdziecie tutaj, tuż pod wulkanem. Drugi obóz znajdziecie przy brzegu leniwej laguny. Wystarczy tylko przejść obok tej miejscówki. Następny obóz jest pod górką obok przyjemnego parku. Zastąpił on opuszczony domek w lesie. Czwarty obóz za to jest obok wypasionej wyrwy. Piraci dali nowe życie zniszczonemu domkowi. Piąty obóz znajdziecie na zimowej części mapy, na południowy zachód od wykrzywionych wież. Szósty obóz stoi na górce, gdzie kiedyś też stał opuszczony domek, niedaleko zgubnych ziem. Ostatni, już siódmy obóz stoi przy moście na pustynnej części mapy. Nie ma znaczenia kolejność, w której wykonujecie to wyzwanie i nie musicie go wykonać w jednym meczu, ale na wszelki wypadek nie wychodźcie przez menu, bo wtedy wyzwanie wam się może nie zaliczyć. Drugie wyzwanie zlecę nam otworzyć 7 skrzyń w sklepowej Sedybie lub rozdrożach tupieci. Jest to bardzo proste wyzwanie, które było chyba już w każdym sezonie od trzeciego. W obu miejscówkach jest pełno skrzynek pod dechami i w różnych innych miejscach. Trzecie i ostatnie darmowe wyzwanie jest podzielone na etapy i pierwszy z nich polega na zdaniu obrażeń ze strzelby i broni wybuchowej w jednym meczu. Z broni wybuchowych mamy RPG, granatniki, dynamity, czepiaki, a ze strzelb to tylko taktyczną pompę i lepszą pompę. Wystarczy użyć dowolnych broni z tych różnych kategorii w jednym meczu. Przechodząc do tych płatnych wyzwań, to pierwszy z nich wysyła nas odwiedziny wielkiej twarzy na pustyni, w dżungli i na śniegu. Jest to bardzo proste wyzwanie, tak samo jak to z obozami piratów. Głowę na pustyni znajdziecie dokładnie w tym miejscu na górce nad Meksykiem. Wystarczy się do niej zbliżyć i już wyzwanie wam się powinno zaliczyć. W dżungli za to głowa jest dokładnie na tej górce. Tutaj sprawa wygląda tak samo, wystarczy się zbliżyć. Ostatnią głowę, na śniegu, znajdziecie tutaj przy Sielskim Siole. Następne wyzwanie polega na użyciu gorącego źródła w różnych meczach. Gorące źródła to te oto gejzery, które pojawiły się w tym sezonie. Działają one podobnie do launchpadów, więc przy okazji są przydatne. Są one w wielu miejscach na mapie i w tle widzicie teraz kilka przygodowych lokacji. Na mapie to są te małe ciemne kropki. Czasami znajdziecie nawet 3 gejzery obok siebie, ale pamiętajcie, że musicie ich użyć w różnych meczach, a więc raz w 5 oddzielnych grach. Kolejne wyzwanie zlecę nam zaliczyć likwidację graczy ze strzelby, karabinu szturmowego i broni wybuchowej. To chyba kolejne jasne i proste wyzwanie. Tutaj mogę wam tylko życzyć powodzenia. Ostatnie wyzwanie rozkazuje nam uszkodzić pojazd, w którym jedzie przeciwnik. Do pojazdów też powinny zaliczać się armaty, a poza tym to są tarany oraz deskolotki. Wystarczy kierować te strzały na pojazdy, w których jest jakiś przeciwnik. Po wykonaniu tych wszystkich wyzwań otrzymacie taki oto ekran wczytywania oraz możliwość zebrania sekretnej gwiazdki. Da ona wam poziom karnetu bojowego. Sekretna gwiazdka ukrywa się tutaj i w grze, na mapie, powinna pojawić się dokładnie tutaj. I to tyle, ile potrzebujecie, aby wykonać wyzwania tego tygodnia. Ja już dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do zobaczenia w busie bojowym!